Program Przesłuchanie. Witamy Państwa serdecznie. Dzisiaj naszym gościem jest pan Jan Dietrich, dyrektor Kościerskiego Domu Kultury w Kościerzynie. Witam serdecznie. Dzień dobry. Marta Garbatowska. I Krzysztof Węcki. Panie dyrektorze, przed nami majówka, czyli rozpoczęcie sezonu turystycznego w Kościerzynie, więc na stoi na rynku na pewno pojawi się scena. I kto pierwszy na niej wystąpi, proszę nam powiedzieć. Scena w tej chwili, jak rozmawiamy, staje na rynku miasta. W tym roku bardziej zsynchronizowane z ogródkami gastronomicznymi całe przedsięwzięcie. My, nazwijmy to brzydko, zabezpieczamy dwa dni, 1 i 3 maja. 2 maja spotkamy się na parowozowni z miłośnikami nie tylko kolei, bo na przykład kaszubskiej Baśki. Natomiast my zaczynamy 1 maja i to jest taki dzień, w którym chcielibyśmy pokazać nowe programy Młodej Kościerzyny, ale przede wszystkim kaszubskiego zespołu pieśni i tańca Kościerzyna, a poza tym także kościerskie zespoły Solmare i Drechę. Więc rozpoczynamy w swoim towarzystwie, będąc dumnymi z tego, co robi się w Kościerzynie w tej branży. 3 maja z kolei rozpoczynamy pod pomnikiem Józefa Wybickiego o godzinie 12. Całość o godzinie 12 rusza złożeniem wieńców i wiązanek kwiatów wraz z pocztami sztandarowymi, z orkiestrą Begama. Fontanna zadziała? Proszę? Fontanna zadziała na te uroczystości. To jest pytanie, ale chyba tak, bo z tego co słyszę, to i szachy miałyby działać. Co prawda nie należy to do moich obowiązków, ale pewno tak to chcemy, żeby tam było świątecznie też. Wspomniał pan o zespole naszym kaszubskim pieśni tańca Kościerzyna, czy już zespół działa, jest w pełni sił może artystycznych, może tak to nazwijmy? Myślę, że sami to państwo ocenicie po występie 1 maja. Powiem tak, zespół się bardzo zmobilizował, jest nowy zarząd, nowy statut. No i co przede wszystkim chęć ambitnego i aktywnego działania, co się przekłada także na Międzynarodowy Festiwal Folkloru, o czym pewno będziemy za chwilę mówili. Zespół chce znowu uczestniczyć w tym wydarzeniu, chce pokazywać swoje wysokie walory i przymioty. Nowy repertuar też? Zapewne, dlatego że zarówno chór, jak i kapela, balet przygotowują się do nowego sezonu. A zrobiła się też ta współpraca na linii zespół i Kościerski Dom Kultury? Ja myślę, że ona nie była nigdy zła i nigdy. Czasami, kiedy coś funkcjonuje długo, dochodzi do zmęczenia materiału. Ja bym widział przyczyny całości niepowodzeń na, nazwijmy, linii, raczej w tym, że zespół trochę był przemęczony już takimi zestawami. Wpadł w rutynę? Nie, w ogóle nie chciałbym oceniać, bo wiecie państwo, to są ludzie, którzy dają ze siebie, co mają najcenniejszego. I nie chciałbym oceniać, dlaczego idzie tak czy inaczej, ale w pewnym momencie, no, może nie tak wszystko idealnie się układać. No i to było pewną przyczyną tego kryzysu, nazwijmy to. Dzisiaj zespół deklaruje, że ma to za sobą, ma nowe przywództwo wewnątrz, zarząd, no i liczę, że przełoży się to, na co wszyscy liczymy, że zespół będzie nas reprezentował w pełni krasy. I będzie występował w Kościerzynie.
Jako atrakcja turystyczna też. Tak, jako atrakcja turystyczna i jako zespół partnerski dla Młodej Kościerzyny, dla wszystkich tych ludzi, którzy folklorem zajmują się, dla niego to coś, dla nich to coś ważnego. A tacy ludzie przyjeżdżają także do nas, jak Państwo mówicie. Panie dyrektorze, powiedzmy też o tym, co będzie się działo 3 maja, bo najpierw te uroczystości oficjalne pod pomnikiem Wybickiego, później msza święta, a następnie strzelnica, prawda? Tam tak. Piknik. I to jest znowu, będziemy mówić o pewno naszych tradycjach. Tradycją trzeciomajową było strzelanie na przedwojenną na strzelnicy. Tu młodym widzom muszę podpowiedzieć, że przed wojną Kościerzyna również miała swoje wydarzenia kulturalne i takim momentem było święta trzeciomajowe. Tam strzelano kura, którego zwycięzca dokładał jeszcze medal do łańcucha szefa Bractwa Kurkowego, no a potem wszyscy szli do Kościerzyny jako zwycięzcy. Ważnym elementem było to, że tego dnia Obrona Narodowa z Garczyna stawiała grochówkę. Dzisiaj to robię ja, ale tradycja zostaje. Zawsze jest dużo wtedy zabaw z dziećmi, są też atrakcje dla osób starszych. Będą grały wtedy 4 asy, tak żeby można sprokurować jakąś zabawę taneczną, bo to jest dla Polaków bardzo ważne święto. W maju to było absolutnie święto takie santissimo, największe i wtedy należało też cieszyć się i mam nadzieję, że 3 maja nadal. A jakie będzie atrakcje oprócz strzelania na strzelnicy dla mieszkańców? Przygotowaliśmy tam mnóstwo konkursów. Chcemy, żeby też ci, którzy mają ochotę spędzić taki czas na łonie przyrody, mogli zarówno i przespacerować się, jak i dzieci wdrożyć w przeróżne atrakcje, które dla nich przygotowaliśmy. Nasi gastronomowie ze strzelnicy, z restauracji pod Kurem przygotują też swoją ofertę gastronomiczną, więc będzie no i nasza grochówka i tańce. Myślę, że będziemy się bawić dość długo. Oby była jeszcze pogoda do tego. Właśnie, właśnie to jest. Wszystkich imprez pod gołym niebem pewien mankament, że ta pogoda jest sprawą kluczową. A jeszcze powiedzmy o tym, że tego dnia na strzelnicę będzie można dojechać miejskim autobusem, prawda? Będzie tak, to specjalna linia. Tak, dlatego zachęcam, by spojrzeć na witrynę Kościerskiego Domu Kultury, choćby, bo na ale miejskiej, też na plakatach. Tak, na plakatach, by te osoby, które nie czują się podejść, by pojechały autobusem miejskim, bezpłatnym oczywiście, i tam spędziły z nami kilka godzin przynajmniej. 23 czerwca Kościerski Dom Kultury obchodzi 60-lecie istnienia. Czy w związku z tą rocznicą, jubileuszem przygotowaliście też jakieś atrakcje dla mieszkańców? Tak, i chcieliśmy, żeby to nie było wykonane jedną imprezą, jednym blokiem. Uważaliśmy, że należy się chlubić takim jubileuszem przynajmniej kilka miesięcy. Dlatego pomyśleliśmy to w ten sposób, że całość naszych dokonań muzycznych związanych z sekcjami, które prowadzone były także w Domu Kultury 23 czerwca, najpierw w sali Lubomira Szopińskiego przedstawimy ludziom, którzy tą kulturę tworzyli przez te 60 lat. Pan Mietek Kun jest jednym z ludzi, którzy jeszcze w tym najwcześniejszym składzie aktywnie funkcjonowali. Więc mamy jakby ciągłość tradycji. Mamy też wielu ludzi, którzy żyją. Chcieliśmy ich zaprosić. Także
tych, którzy no, byli tutaj decydentami w sprawach kultury. 23 na sali Szopińskiego, a 30 ten sam koncert Big Bandu Fredens, który jest po stronie muzycznej poza kaszubskim zespołem pieśni i tańca naszą wizytówką, przedstawić na rynku miasta. Tutaj zdradzę, że ma być też tak, że przedstawimy wszystkie swoje siły. 30 czerwca na rynku miasta dla wszystkich mieszkańców koncert. No i to jest też oficjalne rozpoczęcie sezonu letniego, tego wakacyjnego, bo przecież wchodzimy już w okres wtedy wakacji dzieci i młodzieży oraz turystycznego sezonu, który wszystkie miasta próbują jakoś zwabić swoich. A 8 i 9 lipca wtedy te największe, prawda, imprezy, bo to już są dni Kościerzyny. Przypomnijmy, kto będzie tymi największymi gwiazdami. Może zdradźmy, bo jeszcze nie wiemy. Bo tak, dzisiaj oficjalnie mówimy, że jest to grupa Lemon i grupa Kombi. Co to oznacza dla mieszkańców Kościerzyny? Ano to, że pewno zobaczymy też najnowsze systemy oświetleniowe, nagłośnieniowe, dlatego że te zespoły są zespołami perfekcjonistycznymi w tych branżach, więc będziemy mogli zobaczyć to, co najciekawszego w naszej audiowizualnej magmie. Na stadionie, tak. Oczywiście. A później, kilka dni później, też takie święto dla miłośników disco polo. To już na rynku. Jeśli chodzi o disco polo, to szykuje się bogaty pewno zestaw wydarzeń. Ścigamy Stężyce powoli, aczkolwiek do tamtych pieniędzy Stężycy to ho, ho, ho. Ale powiedzmy o tym, co się szykuje. Otóż jeśli chodzi o wydarzenia związane z muzyką lżejszą... 22 lipca jest przewidziany koncert, tak? Tak. 22 lipca tam wtedy będzie występował zestaw, zespół Lecimy, którego mieliśmy już w starym programie możliwość obejrzenia, ale będzie też podobno najpiękniejsza dama disco polo, Claudi. No i potem... Najpiękniejszy mężczyzna disco polo, Sławomir. Sławomir Zapała. Bardzo ciekawe teksty, bardzo skoczna muzyka. To jest na pograniczu muzyki disco polo, a innych utworów takich dance'owych. Bardzo trudno gatunkowo zresztą uznać. Rock polo podobno. Rock polo. No i potem drugim takim elementem to będzie też na rynku, bo mówimy cały czas o rynku. Sławomir 22, 1 września Czadomen w Kościerzynie. To jest też taka gwiazda, która gromadzi... Bardziej na zakończenie lata, tak? Bardziej na zakończenie lata. Chcemy, żeby i młodzi, i starzy wygrzali się w ostatnich promieniach słońca i posłuchali ciepłej muzyki. Ale to nie są wszystkie atrakcje. Jeszcze festiwal folkloru przecież mamy. Oczywiście. Tym razem z udziałem już naszego zespołu, z udziałem też Młodej Kościerzyny, co jest ważne. Szykują się bardzo atrakcyjne występy. Póki co Kościerzynie został przedzielony zespół rosyjski. Tak sobie tutaj podzieliliśmy zespoły, które mają być w wersji minimum z 7 różnych krajów, ale kontynentów będzie bardzo dużo. I będą też atrakcyjne zespoły polskie. To jest ważne, bo wymiana doświadczeń zespołów kaszubskich z tymi, które funkcjonują w innych częściach kraju, zawsze przynosi rezultaty. No i chciałbym
a propos tego, co się będzie działo na rynku, dopełnić. To takie tajemnicze hasło jest w repertuarze, znaczy w programie Letnie granie na rynku miasta. Co to oznacza? To oznacza, że przygotowaliśmy dla Państwa bezpłatne koncerty na rynku, tak by ogrzać się słoneczkiem, które przychodzi na sezon letni z największymi gwiazdami, no może nie tymi najdroższymi, bo tu już wtedy wchodzą inne trochę warunki, ale i tak to są, za chwilę jeszcze powiem o dwóch, bo myślę o Mariuszu Kaladze, który wystąpi tydzień po Dniach Kościerzyny, a więc gwiazda telewizji Silesia. Zresztą świetny głos i tutaj możemy liczyć na bardzo porządny warsztat artystyczny. No i początek sierpnia na Letnim graniu to jest występ Dawida Kwiatkowskiego z zespołem. Taki bent akustyczny trochę. Myślę, że ściągnie ten występ ogromnej ilości młodych adeptów sztuki muzycznej, słuchaczy. Dawid Kwiatkowski ma swój ogromny fanklub. Jeśli zabraknie odbiorców w Kościerzynie, to wiem, że ściągnie także z zewnątrz przede wszystkim dziewczyny. Będzie czego słuchać, będzie czego oglądać, bo do tego musimy dodać jeszcze i Święto Chleba, które z Państwem Jarzębińskim organizujemy 9 sierpnia, jak zawsze w środę. Będą też bukiety Panny Zelny. Cały festiwal folkloru to jest dość duże przedsięwzięcie, chociaż trwa 3 dni, ale jednak tych wydarzeń jest bardzo dużo. Tym bardziej, jeśli znowu zobaczymy uznane gwiazdy folkloru dalekowschodniego i amerykańskiego, myślę przede wszystkim o Ameryce Południowej, która zawsze u nas była dobrze odbierana. Czyli jednym słowem rynek będzie przez cały sezon żył. Tak. Aby tylko pogoda. Aby tylko pogoda. Jak ja przypominam, że zawsze kończymy ten sezon czytaniem bajek kaszubskich, to jest impreza organizowana ze zarządem głównym Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego i ono ma też swoją dużą ekipę odbiorczą, która przyjeżdża, przychodzi. No i jest nam zawsze wtedy bardzo miło. Nam też. Że tak mocno Państwo starają się o to, żeby urozmaicić jednak to życie mieszkańcom lato. I kościerskie lato w Kościerzynie. Ja bym jeszcze dodał jedną rzecz, że trochę się dzieje poza tymi imprezami, które są na otwartej przestrzeni. Takim koncertem będzie między innymi koncert patronki miasta. No i też odpust i czerwcowy. I odpust czerwcowy na placu Jana Pawła II. Ale mam nadzieję, że do Kościerzyny ściągniemy występ Magdzi Fenik, która zadebiutowała z Jackiem Wójcickim, a więc z gwiazdorem pierwszej rangi, i pokażemy kościerzakom naszą krajankę w takim... Ale to jeszcze nie wiadomo. Na pewno. Pytanie tylko kiedy? Bo w tej chwili nie jestem Państwu w stanie odpowiedzieć, ale szykujcie się już na taki plakat. Na pewno o tym poinformujemy. Bardzo dziękujemy serdecznie za rozmowę. Naszym gościem był dyrektor Kościerskiego Domu Kultury, pan Jan Dietrich. Dziękuję serdecznie. Dziękujemy. Do zobaczenia. Do zobaczenia. I Krzysztof Węcki.